Tylu zmian w akcyzie rolniczej jednocześnie jeszcze nie było. Stąd nie powinna nikogo dziwić ilość pytań na forach internetowych. Na wszystkie postarają się odpowiedzieć nasi eksperci podczas szkoleń online. Pierwsze z nich już 15 czerwca. Poprowadzi je profesor Bogumił Pal, a kod QR, który Państwo widzą na swoich ekranach, prowadzi do programu tego spotkania. Ale już dzisiaj domyślamy się, że te spotkania przed terminem składania wniosków to może być za mało. Kolejne wątpliwości i pytania pojawią się w trakcie przyjmowania wniosków, czyli po 1 sierpnia. Ale proszę się nie martwić, nie pozostawimy Państwa z tym problemem. Będziemy zbierali pytania i na ich podstawie zorganizujemy dodatkowe szkolenie na początku sierpnia. A dzisiaj odpowiedź na jedno pytanie. Chodzi o podatników, którzy wykorzystali limit w lutym, ale mają też świnki. Zapytałem pana profesora, czy w turze sierpniowej otrzymają limit tylko na nie. I co z fakturami? Czy jak zostało rolnikowi trochę faktur na paliwo, to teraz będzie mógł je złożyć, bo zgodnie z ustawą mają być uwzględniane faktury na trzodę chlewną od sierpnia 2022 roku. Szanowni Państwo, zgodnie z nowymi przepisami, które zostały już opublikowane w Dzienniku Ustaw, hodowcy świnek, owiec, kóz i koni w związku z podanymi w miesiącu sierpniu wnioskami będą mogli dołączyć faktury za cały rok kalendarzowy, a dokładniej za 12 miesięcy, począwszy od 1 sierpnia 2022 roku do 31 lipca 2023 roku. To uprawnienie będzie przysługiwało tylko i wyłącznie w zakresie tych nowych kategorii zwierząt gospodarskich, na które będzie przysługiwał zwrot, czyli jeżeli mamy hodowcę samego bydła, to on nie może złożyć do wniosku faktur obejmujących okres od 1 sierpnia 2022 do 31 lipca 2023 roku. Tak więc tutaj te osoby będą mogły składać tylko faktury z okresu 6 miesięcy poprzedzających okres, w którym może zostać złożony wniosek. Szanowni Państwo, te przepisy stanowiły jedną z największą w zasadzie nowelizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego. Wiem, że będzie się rodziło bardzo dużo problemów. Nasze pierwsze szkolenie będzie w dniu 15 czerwca, natomiast moi drodzy, wiem, że pytań będzie się pojawiało coraz więcej już na etapie składania wniosków. W związku z tym planujemy także w sierpniu, na początku sierpnia, jak już Państwo dostaniecie pierwsze wnioski i pojawią się kolejne nowe problemy, które może nie zawsze od razu wyjdą, będziemy je wspólnie rozwiązywać, jakoś się z tym troszeczkę pomęczymy.